Dzień dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o dokumentach, które się nazywa prawo jazdy. Oczywiście każdy młody człowiek marzy, żeby mieć prawo jazdy, później jak je zdobywa, to już je ma, nosi je gdzieś tam w dokumentach i jest posiadaczem prawa jazdy. Zawsze każda taka historia musi mieć jakiś początek, więc nie tak dawno zjawił się u mnie pan, który robił porządek w domu. No i... Znalazł dokumenty, które akurat jemu nie były potrzebne, a mi sprawiły ogromną przyjemność. Proszę zobaczyć, jest tutaj województwo poznańskie, pozwolenie numer 4200 na prowadzenie w ruchu na drogach publicznych samochodów osobowo ciężarowych. Dotyczy to roku 1927. Ten pan, który to Posiadał, mieszkał na Nowym Rynku 40, czyli y, bardzo blisko, i trzeba przyznać, że ten dokument się tutaj bardzo, bardzo wspaniale y, prezentuje. Mamy grupę, mamy kategorię 2a, mamy oczywiście piękne pieczęcie. Jest to y, niedawno pozyskany, ale jeden z najładniejszych y, dokumentów prawa jazdy, jakie mam w swoim zbiorze, a za chwilę pokażę Państwu tego y, trochę więcej. Y, może y, cofnę się troszeczkę nie do prawa jazdy, tylko tutaj pokażę bardzo ładny, Wykaz dla rowerzysty. Jest to też pan, e, e, który mieszkał niedaleko Rawicza. E, miał oczywiście tutaj e, taki dokument, na podstawie którego e, się poruszał. E, w środku tutaj są przepisy, czego wolno, a nie wolno rowerzyście. Z tyłu mamy wspaniałą e, reklamę e, i e, pasty do zębów, ale jednocześnie motocykli e, Cindab, ale ten sam pan. Mieszkając w Rawiczu, posiadał przepustkę graniczną na taki ruch mały przygraniczny, za którą musiał zapłacić w grudniu 1938 roku dokładnie 2 złote, i ona upoważniała jego razem z dowodem osobistym na poruszanie się właśnie rowerem na tutaj akurat mamy Dębno Polskie, nie? Czyli, czyli tutaj koło Rawicza i to jest bardzo bardzo ciekawy dokument. Tu oczywiście jest rys, rysopis, co ten pan robił, po co jechał i tak dalej. Także jest to ciekawy dokument i tutaj proszę zwrócić uwagę, że bardzo często właśnie na tych kartach rowerowych, tak byśmy to nazwali, mamy numer roweru i nazwę właśnie firmy, która ten rower powiedzmy tutaj miała. No mam takie dokumenty o tutaj na przykład mamy taką właśnie prawo jazdy do poruszania się na terenie tutaj jest mamy 44 rok i ta sama osoba już po wojnie miała kartę Rowerową. No, i oczywiście jest tu dowód osobisty, i inne dokumenty. Są to bardzo, bardzo takie ciekawe dokumenty, bo to już jest w zasadzie całostka. No. Ciekawe dokumenty to są takie Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Służby Samochodowej, pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych. Bardzo mi się podobało, bo w tych, na niektórych jest napisane, że ma pozwolenie na wszystkie pojazdy, czyli mógł jeździć wszelkiem. Tak wygląda środek takiego dokumentu. Tu akurat jest 46 rok, mamy pana w mundurze i to są właśnie takie różne typy w zależności od, powiedzmy, gdzie to było wydrukowane. Drukowane. Tu, oczywiście, do tego były jakieś dodatkowe przepustki, dodatkowe talony. Tutaj mamy prezydent miasta Poznania, że jest to to pojazd zarejestrowany i też w większości ci panowie nie posiadali cywilnych fotografii i najczęściej wykorzystywali fotografie już w mundurze. Tych dokumentów troszeczkę w swoich zbiorach posiadam. Tu mamy. Kolejny bardzo bardzo ciekawy warteland, właśnie też dokument pana Tomczyka. No i to jest też powiedzmy zezwolenie na jeżdżenie rowerem na okolice Leśna i to jest też właśnie na rowerowe. Kolejna rowerowa i tutaj też na przykład pisze dokładnie jaki to jest rower, jaki numer i też ten dokument jest jakby to powiedzieć dokładnie opisany, ponieważ no podstawowym y, y, środkiem lokomocji y, był rower no, tak jak dzisiaj w, w rodzinie są 2-3 samochody, to tak kiedyś każdy miał rower. Tych dokumentów troszeczkę różnych właśnie tutaj y, posiadam i mamy y, kolejne z różnymi znaczkami. Y, tutaj jest z Poznania z Ulicy Rolnej, też y, Urząd Wojewódzki, są adresy ludzi, którzy to posiadają. Tutaj y, Wojewódzki Urząd Samochodowy Poznań y, y, uprawniający pana do. Jeżdżenia y, y, samochodami, y, jeżeli... Polacy byli wywiezieni na roboty, to posiadali takie niemieckie zezwolenia na poruszanie się różnymi pojazdami, i to jest zrobione w tak w formie takiej ceraty. No tutaj akurat możemy zobaczyć, jak taki dokument wygląda w środku. Jest on dokładnie obfotagrowany, i każdy, takie, każdy taki dokument jest źródłem ciekawych informacji, bo mamy czym jeździł, jaki był jego rysopis, gdzie pracował, także są to bardzo, bardzo ciekawe dokumenty, i tak jak wspomniałem, one są zrobione na takim, dzisiaj byśmy powiedzieli na plastiku, ale to jest taka w zasadzie papierowa cerata i są to takie podstawowe dokumenty, które możemy nazwać prawem jazdy. Kolejny tutaj dokument, bardzo dla mnie ciekawy. Bo ponieważ nabyłem go osobiście od pana, tutaj mamy właśnie ten wykaz dla rowerzysty, i to miał pan Jan Uzar, bardzo znany weterynarz ze Wschowy. I tutaj mamy też na przykład już to jest, to jest przedwojenne pozwolenie, a to jest tutaj pozwolenie już wydane po wojnie przez y, y, burmistrza Osiecznej, bo ten pan później mieszkał w Osiecznej i tu jest właśnie dokładnie napisane, jaki typ roweru, jaki numer ramy, że rower był męski i tak dalej. Także jest to ciekawy dokument, jeszcze dokładnie z opłatą, jeżeli chodzi za, za wydanie tego pozwolenia. Także tutaj pan Jan Uzar jest nie tylko w moich wspomnieniach, jeżeli chodzi o człowieka, który mnie tutaj odwiedzał w antykwariacie, ale mam też po nim taki ciekawy dokument. Dokument po, 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 związany z tematem prawa jazdy. No i jeszcze tutaj bym chciał Państwu pokazać, mam taki komplet, był Polak, Siły Zbrojne na Zachodzie. Tu oczywiście są jego dokumenty, tu mamy jego, jego taki identyfikator, są tutaj różne pozwolenia. Tutaj jest co, że on chyba bardzo... Późno wrócił do kraju, a może w ogóle nie wrócił, tylko dokumenty wróciły, ale tu jest nawet 69 roku i te pozwolenia na prowadzenie były czasowe. I ma tutaj właśnie o pisze jazdy licencja, jeden rodzaj, drugi rodzaj i one właśnie są od czasów II wojny światowej do 69 roku. Wydane są jeszcze do pozwolenia do jeżdżenia na przykład po w różnych krajach świata, na przykład są tu wkładki, które upoważniają na przykład do jeżdżenia samochodami w krajach arabskich. Także ten pan musiał w jakichś firmach już później cywilnych pracować i jest to też taka ciekawa całostka, bo oprócz tego są jeszcze dokumenty rodzinne, jest dyplom zawodowy, także. Opowiadając Państwu o różnych typach prawa jazdy, można też stworzyć historię człowieka, który oprócz tego, że ma ten jeden dokument, to jeszcze możemy go poznać poprzez inne dokumenty. Także, jeżeli mamy już jakieś prawo jazdy, które będzie nieważne, to nie dajmy je sobie wziąć w urzędzie, kaźmy je skasować przez obcięcie narożnika, i może to być w przyszłości ciekawy dokument dla antykwariusza. Dziękuję.